Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, czego możemy się spodziewać od nadchodzącej aktualizacji 7.20. Jedna z osób z Epic Games na Redditie zapowiedziała, że w następnym tygodniu nadejdzie aktualizacja do Fortnite 7.20. Tym razem będzie to już duża aktualizacja, która doda kolejną garść nowych emotek, skinów i innych sekretów. Ale poza oczywistym, to jeszcze inny pracownik Epic Games na Redditie dał nam znać o nowej nadchodzącej funkcji do Battle Royale. W poście zatytułowanym "Umieszczanie ścian, a ty?" pyta się, czy kiedykolwiek zetknęliście się z sytuacją, w której jedna ściana ledwo co wystawała z ziemi? Dla tych, co nie kojarzą, dołączył taki oto krótki filmik. Teraz mam dobrą wiadomość dla w sumie wszystkich, ponieważ od następnej aktualizacji, jeśli ściana będzie zakryta w 70%, to automatycznie postawią nam się dwie ściany w cenie jednej struktury, dokładnie tak jak w załączonym filmiku. Na pewno ratuje to niejedno życie. Jestem pewien, że przynajmniej jednemu z was, widzów, uprzykrzyło to rozgrywkę. Mi też. Dlatego pora teraz tylko czekać. Poza tym, na ten moment skrywa się jeszcze broń pod nazwą Machine Pistol, ale lepiej znana jako Uzi. Czyli nowa broń do kategorii pistoletów maszynowych, ale prawdopodobnie na polu walki pojawi się ona dopiero za tydzień po aktualizacji. Z racji, że kilka dni temu na polu walki została wprowadzona snajperka z tłumikiem. Do tego nie możemy też zapomnieć o deskolotce, która mam nadzieję w końcu doczeka się swojej premiery w naprawionym stanie. Mowa to o nowym sposobie przemieszczania się, który widzicie teraz w tle. A jeszcze wracając szybko do Uzi, to występowałby on w trzech klasach, szarej, zielonej i niebieskiej. I w jakości szarej prawdopodobnie zadawałby 20 punktów obrażeń. I to niestety tyle, ile wiemy. Następna aktualizacja powinna, a nawet musi dalej poruszyć fabułę Battle Royale. Nadchodzi 7 tydzień sezonu 7, czyli przedostatni tydzień, przed odblokowaniem skina skrywającego się pod nazwą Zawieja, który wymaga w sumie 60 wykonanych wyzwań tygodnia. Co oznacza, że odblokujemy go dopiero przy okazji 9 tygodnia. Ale tak czy siak w następnym tygodniu doczekamy już nowych zestawów skinów, emotek, sekretów na mapie i innych ciekawostek. Dajcie znać, jak wy sobie wyobrażacie skina Zawieja. Mamy jeszcze trochę czasu, aby pospekulować. Więc ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!